Wielkimi krokami zbliża się 11. Suwałki Blues Festival. Tegoroczna czterodniowa impreza będzie obfitować w koncerty najjaśniejszych gwiazd bluesowej sceny. Początek muzycznej uczty już w czwartek, 5 lipca. Bilety dawno sprzedane, ale to nie znaczy, że koncertu nie usłyszymy. Bielszy odcień bluesa, audycja radiowa, bezpośrednia transmisja koncertu otwarcia. 5 lipca, sala Suwalskiego Ośrodka Kultury i Jan Chojnacki zaprasza na koncert Riddla i zespołu Cree. A po koncercie otwarcia transmitowanym przez Radiową Trójkę kolejne 3 dni z muzyką w wykonaniu gwiazd z najwyższej światowej półki. Mavis Staples, Bill Gibbons z zespołu ZZ Top, Nulo Mandelis, Southern Avenue, znakomici wykonawcy inni i oczywiście Eric Bardon. Wszystkie szczegóły są na stronie internetowej Suwalskiego Ośrodka Kultury i Suwałki Blues Festival, strona internetowa i Facebook. Warto z programem się zapoznać, bowiem koncerty na 2 głównych scenach to nie wszystko. Jak co roku, bluesa będzie słychać w całym mieście od rana do nocy. Suwalski Ośrodek Kultury respektuje przyzwyczajenia fanów muzyki bluesowej i planuje zarówno wieczorne koncerty klubowe, jak i śniadania bluesowe. Zresztą nie ma się co oszukiwać, bywa często tak, że wieczorny koncert kończy się po prostu podczas śniadania. Suwałki w czasie festiwalu jak zwykle przeżyją prawdziwe oblężenie turystyczne. Gościć wszak będzie u nas kilkuset wykonawców, ale także tysiące fanów. Suwałczanie mają także swój pokaźny wkład w budowanie festiwalowej publiczności. I jeszcze raz dziękuję, bo takie sygnały do nas dochodzą, że Suwalczanie zaprosili w okresie trwania bluesa swoich znajomych, przyjaciół, rodziny i wspólnie razem będziemy słuchać tej znakomitej muzyki bluesowej. Czterodniowe muzyczne wydarzenie zakończy koncert częściowo owiany tajemnicą. Na największej scenie przed suwalską publicznością stanie Tomasz Organek i jego goście. Kto dokładnie? Dowiemy się podczas koncertu. Jak informują organizatorzy i sam bohater wieczoru, będzie to bardzo specjalny koncert. A skoro mówi to Organek, chłopak stąd, to trzeba mu wierzyć na słowo.